Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wawrzyń, zapraszam was do kolejnego odcinka z Pokémon Wild 2 Egglock Challenge. Jak widzicie, żeby nie było, nagrywam to zaraz jeden odcinek po drugim, nic się nie zmieniło w moim świecie, nawet gwiazdka straciła trochę życia. Na wstępie mam jedno ważne ogłoszenie. Kapusta zasmażana. I tym pozytywnym akcentem zacznijmy ten odcinek. Jesteśmy w Lacunosa Town, naszym pierwszym... O, fuck, chciałem iść do Pokémon Center. Profesor Juniper. Cześć, Mitz. What the fuck? Hi-hi. Użyłam Fly, żeby... A, więc wygląda na to, że cię pokonałam, żeby się tu dostać. Dziękuję za twoją pomoc w Reversal Mountain. Jeżeli pójdziesz prosto za Lacunosa Town, dostaniesz się do Opelucid City. Jednakże, zanim pójdziesz, jest coś, co chciałabym, żebyście we dwójkę usłyszeli. Cóż to jest? Niedługo się dowiecie. Na razie szybko. Dzięki, że mogę uleczyć moje Pokémony, suko. O, mam tutaj jakieś naziste na górze, właśnie minęliśmy. Musicie być tymi, którzy chcą usłyszeć starą opowieść na temat Lacunosa Town. Dokładnie tak, proszę nam powiedzieć. Dobrze, moi drodzy, proszę wejdźcie. Ale sympatyczna pani. A czy nie, nie mogę dalej uleczyć moich Pokémonów, dziękuję pięknie. A gdyby teraz ktoś nas napadł, a moje Pokémony byłyby bliskie śmierci, no to co zrobić? No, przepraszam, musiałem sobie ziewnąć. Za Lacunosa Town jest wielka, duża dziura. Czy słyszeliście kiedyś o Giant Chasm? O, słyszałam, że wokoło Giant Chasm było... Były niewielkie odczyty temperatur minus 58 stopni Fahrenheita. To jest to, co powiedział mi... To powiedział mi Shalan. Droga jest zablokowana, więc nie możemy się tam dostać w tym momencie. Dawno, dawno temu Giant Chasm został stworzony, gdy wielki meteoryt spadł prosto z nieba. Bardzo przerażający Pokémon był schowany w tym meteorycie. Meteoryt. Gdy ciemność zapadła na ziemię, ten Pokémon się pojawił. Nie wiem, co to znaczy frigid. Wiem, jak się to czyta, ale nie jestem w stanie teraz powiedzieć, co to jest frigid. Frigid wiatr podąża za nim. Zamraża, czyli to jest bardzo zimny wiatr, taki, nie wiem, oziębły wiatr chyba. Zamraża wszystko dookoła i zjada ludzi oraz Pokémony. Dlatego wszyscy byli przerażeni. Ten Pokémon zjadał ludzi? Tak przynajmniej, więc nasi przodkowie otoczyli całe miasto murami, żeby zapobiec temu Pokémonowi, żeby dostać się do środka miasta. Ponadto została stworzona zasada zakazująca komukolwiek wychodzenie poza mrokiem. I to jest koniec starej opowieści. Fascynująca historia. Dodam ją do moich badań. Wszyscy powinniśmy już iść. Możemy jeszcze z nim zagadać. To pewne, że strasznie brzmiący Pokémon, że jest to strasznie brzmiący Pokémon, nawet jeżeli jest to stara opowieść, taka, wiecie, folktale. No to jest, Jezus Maria. Nieważne, nie mogę teraz to przypomnieć. Czy nie była to interesująca opowiastka? Prawdziwa tożsamość Pokémona może być nieznana, jednakże moc, która została wspomniana w historii, jest niesamowita. Wiem, moc do zamrażania wszystkiego dookoła niego może rywalizować nawet z mocą legendarnego Pokémona Smoka. Dokładnie, Bianko. To prawie tak jakby Reshiram, który spalił Unowę z dzikim ogniem dawno temu. Tak czy siak, Mit, czy pamiętasz historię Reshirama? Nieważne, nie chcę jej słuchać. Więc pamiętasz, że powiedziałem ci trochę w Lentima Town. Reshiram jest legendarnym Pokémonem Smokiem. Pokémonem Smokiem, który udziela swej mocy osobie, którą uzna za bohatera, który poszukuje prawdy.
Ma białe ciało i może wysyłać 4 dzikie płomienie. Ferocious to jest dzikie. Profesor, pani profesor, czym uważa pani, że jest połączenie między Pokemonem ze starej historii i legendarnym Pokemonem Smokiem? Nie ma pojęcia. Meteoryt. Meteoryt? Reshiram dostał... został wskrzeszony. Przeczytałem received i tak, what? Mam kompletne zacięcie, jeżeli o to chodzi. Reshiram został wskrzeszony z kamienia, który został nazwany Lightstone. Przypuśćmy, że meteoryt z historii jest tym kamieniem. Że meteoryt z historii i ten kamień to jeden i ten sam. Biorąc to pod uwagę, te elementy z tej samej ery zostały znalezione w Dragon Spiral Tower, gdzie był Reshiram i w Giant Chasm. Nie potwierdza to niczego, ale byłby to kawałek puzzli, który musimy rozwiązać. Na razie uznajmy to za przypadek. Jeżeli twoje teorie są prawdziwe, to musi być bardzo silny Pokémon. Jaki rodzaj powodu byłby dla niego, żeby wychodzić tylko w nocy? To tak jakby nie lubił światła dziennego, albo coś takiego. Dopóki nie zobaczymy w to bardziej dogłębnie, byłoby trudno powiedzieć cokolwiek na ten temat. Teraz gdy o tym myślę, nazwa Lacunosa może być wprowadzona z Lacunus Clouds, czyli z chmur, jakiegoś rodzaju chmur, które są chmurami, które przypominają sieć albo płot. Zastanawiam się, czy nazwa jest powiązana z tą częścią historii, gdzie próbują zbudować ściany, żeby bronić miasto od tego Pokemona. Przepraszam, troszeczkę się zapędziłam, prawda? Mick, czy mógłbyś zapytać Raidena na ten temat, jeżeli będziesz miał taką okazję? Pójdę, ja udaję się, żeby troszeczkę popracować w terenie. Bianka, pomóż, ok? Oczywista sprawa. Okej, Bianka. Znowu tylko ty i ja, if you know what I mean. Tak żebyś tylko wiedział. Opelucid City, burmistrz Opelucid City, Drayden. Uprawia wrestling ze swoimi Pokemonami, żeby je wzmocnić. Profesor Juniper, proszę poczekać. Super. No dobra. W takim razie wysłuchaliśmy tej bardzo interesującej historii na temat bardzo strasznego Pokemona. Jeżeli sobie tak pomyśleć na ten temat, to Pokemony, które zjadają ludzi, są naprawdę przerażające. Mam sprawę, że ludzie sami z siebie raczej niewiele mogą zrobić z tym faktem, że są zjadali. Dobrze, i w tym odcinku zwiedzimy trochę Lacunosa Town. Zobaczymy, co się tutaj wyprawia. Każda odznaka gymowa opowiada historię bardzo trudnie wygranej walki przeciwko wartościowemu przeciwnikowi. Mogę spojrzeć na odznakę i opowiedzieć ci tą historię. Czy mogę zobaczyć jakąś odznakę? No dobra, no powiedzmy, że Bolt Badge. Dostałeś ten Bolt Badge z Electabuzzem, Teddurysą, Excadrillem, Jigglypuffem, Dratinim i Growlitem. Wow, no to faktycznie zajebista historia została mi opowiedziana, naprawdę fantastyczna. Wielki straszny potwór, który wychodzi w nocy, jest Pokemonem, prawda? To musi być bardzo straszny Pokemon, jeżeli wszyscy wierzą w legendę i cały czas podążają za tymi zasadami. Wow, mamy Hue, więc coś tutaj się będzie działo. Witamy w Lacunosa Town. W tym mieście ludzie żyją bardzo metodologicznie. Nie wiem, czy to jest dobre słowo, którego teraz użyłem. W każdym razie chodzi o to, że żyją zgodnie z zasadami jak zegarek od rana do wieczora. Jeżeli żyjesz swoje życie wchłaniając promienie słoneczne, możesz spać bardzo dobrze w nocy. Tam mamy Hue, więc na razie nie chcę jeszcze z nim tutaj nic robić. Jest bardzo dużo ludzi na świecie. Jest bardzo dużo różnych pomysłów i charakterystyk.
A, dobra, wejdziemy teraz do któregoś z tych domów. Dobra, to jest dom, w którym jeszcze nie byliśmy, bo ten po lewej stronie to jest dom tej starej babci. Zobaczymy, co tutaj nam pani ma. Oczywiście, że jest tutaj niebezpiecznie poruszać się w nocy. Może powinieneś zostać w środku nawet po południu. Wtedy nie będzie żadnego niebezpieczeństwa. Jasne, to jest genialny pomysł, droga pani. Czy my tutaj mamy jakiś przedmiot? Wydaje mi się, że to jest jakiś przedmiot, czy coś takiego. Moja babcia uwielbia stare historie. Zawsze muszę słuchać jej bardzo, bardzo długich historii. Dobra, sprawdzimy, co jest w tym domu. Jest Pokeball! Metronom, cudownie. A ten metronom, czy mi się to czegoś przyda? Tak na szybko myślę i chyba niezbyt. Dobra, co ma tutaj ten Pokémon Breeder? Moje Pokémony po prostu biegają po mieście. A mój Pokémon biega po prostu po mieście. Może nie potrzebuje trenera. Co tam jest, tak swoją drogą? To jest chyba jakaś rzeka, czy coś takiego. Takie mam przynajmniej wrażenie. To jest chyba jego Minchino. To jest chyba jego Pokémon, tak mi przynajmniej się wydaje. Full Heal, to aż mi może się przyda, może mi się nie przyda jeszcze. Zobaczymy. Chociaż Full Heal jest raczej rzeczą, która się z reguły przydaje. Nie mam nic do roboty od momentu, kiedy wziąłem tą posadę tutaj. Biorąc pod uwagę, że nikt nie wychodzi w nocy na zewnątrz, jest bardzo, bardzo spokojnie. Okej, czyli zwiedziliśmy w sumie to miasto i teraz musimy pogadać z Hugh. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, czy będziemy z nim walczyć, więc w razie czego, biorąc pod uwagę, że on zawsze używa tego swojego zastaranego Pokemona latającego na samym początku, użyjemy piórka jako numero uno. Hugh, co tam? Czy widziałeś gdzieś tutaj przy Team Plasmę? Słyszałem plotkę na temat... Zinzolin. Och, na miłość boską! To jest naprawdę niepokojące, moi dociekliwi trenerzy. Może powinienem trochę zaspokoić waszą ciekawość. Powód, dla którego jestem cały czas członkiem Team Plasma, jest prosty. Chciałbym wiedzieć, jak świat się zmieni. Posłuchajcie, Pokémony są naturą, Pokébole są cywilizacją. Ludzie, którzy przywykli do cywilizacji, nie zmieniają się z łatwo. Oczywiście, oba, natura i cywilizacja są ważne. Jednakże, cóż się stanie ze światem, który zostanie przejęty przez Team Plasm? Ludzie będą zmuszeni do wyrzucenia Pokéboli, produktu cywilizacji. Chciałbym wiedzieć, chciałbym zobaczyć, jak to wygląda i chciałbym się tym cieszyć. O, Hugh dostanie atak, zamknij mordę. Jedyne, czego chcę, to odzyskać mojego ukradzionego Pokemona. Mitz, pomóż mi, czy jesteś gotowy? Jasne, że jestem gotowy. Żebyś tylko wiedział, za chwilę poczujesz mój szał. No dobra, czeka nas w takim razie walka z Team Plasmon, z Zinzolinem. Bardzo egzotyczna nazwa, bardzo egzotyczne imię. Zinzolin, lala. Jestem Zinzolin. No i proszę bardzo, jest Krobat, który na pewno nam się dosyć łatwo zostanie zniszczony. Samurot oczywiście ze strony... O Jezus Maria, teraz zapomniałem. Ze strony Hugh my użyjemy na Golbata użyjemy Thunder Punch. Niestety nie zginął, co jest trochę smutne w sumie. Dobra, on użyje Krobatics na piórko, to nie jest very effective. Dobra, w razie czego użyję Thunder Punch znowu na Krobacie. Oczywiście, że on musi użyć czegoś innego. Golbacie, fuck. Nie wiem, z jakiego powodu w mojej głowie się zaląkł ten Krobat. Naprawdę nie mam pojęcia. Dobra, i troszeczkę się uleczymy, zajebiście, to na pewno nam się przyda. Ice Beam jest troszeczkę niepokojący, ale damy radę. Dobra, Thunder Punch znowu w Krygonala. On użyje Aqua Jetta w kogo? Krygonala, więc nie wiem, czy on zginie, czy nie zginie. Zginie, więc my w Garbodora użyjemy naszego Thunder Puncha, bo czemu by nie?
takim wypadku, chociaż nie zadam mu zbyt dużo obrażeń, no właśnie, weak armor, co to da? A, spadł jego defense, ale wzrosła jego szybkość. No spoko, spoko, spoko. Slash Bomb, mam nadzieję, że nie we mnie, jednak we mnie. Więc musimy zmienić Pokemona, dlatego że Sneasel. Tak, ewidentnie zmieniam Pokemona i zmienimy go na słodkość! Dlatego że Sneasela chyba powinienem pokonać dosyć łatwo słodkością. Takie mam wrażenie, aczkolwiek mogę się pomylić. Wow, ten Sneasel ma 44 poziom. O, critical hit i Samurott jest poisoned. Nie! Wow, on użył Revenge'a bardzo, bardzo, bardzo zmyślnie. No właśnie. Naprawdę bardzo zmyślnie. Nie wiem, czy to było zaprogramowane w tej walce, że tak ma się stać, czy po prostu miał farta. A, sztuczna inteligencja miała farta, że akurat tak się stało. Dobra, skoro mamy tak, to Searing Shot i tak gówno zrobi Samurottowi. Raczej nie powinien zginąć. Weak Armor, na szczęście Weak Armor jeszcze działa. Także nie musimy się martwić, Searing Shot pokona wszystkich i wszystko na swojej drodze. Przepraszam, że myszka tak przejechała przez ekran, ale znowu zahaczyłem o nią klawiaturą i pociągnąłem ją za sobą. Piórko ma 43 poziom, jej! Team Plasma z Incorin. O, to napięcie, które czułem z twojej strony, cóż to było? Co się stało z tymi dwoma? Przecież walczę po stronie Zinzolina, a to nie powinno się stać, Zinzolin. Ci trenerzy przypominają mi tego jednego sprzed 2 lat. Jednakże co ważniejsze, musimy kontynuować nasze badania. Tak jak powiedział ten badacz, to może być w Opelucid City. Powiem się z wami później. Wracajcie tu! Hugh dostał ataku szału. No dobrze, no teraz będziemy kontynuować naszą podróż kolejną drogą, więc nie chciałbym, szczerze powiedziawszy, chcę wiedzieć co, zobaczymy. Spróbujemy przedłużyć ten odcinek, bo mówię, nie chcę zaczynać nowej drogi i kończyć odcinek w jakimś takim debilnym miejscu. Wiem, że czasami dlatego te odcinki są krótsze, no ale to nie jest moja wina do końca, że staram się skupiać na jednej strefie, że tak powiem, na samym początku. Jednakże to będzie droga 12, więc tutaj możemy spróbować złapać sobie jakiegoś Pokemona. Kogo ja chcę wyrzucić teraz jako numer uno, żeby go nie zabił? Piórko niech będzie, bo użyjemy Thunder Wave'a i tyle. Także spróbujmy coś tutaj złapać. Próbujmy coś tutaj złapać, wyklujemy sobie nowego Pokemona i zobaczymy cóż tam jest skryte. Wow. Siwadu, serio? Serio Siwadu? Okej, może być i Siwadu. Spoko. Dla mnie bomba. Siwadu jest tak zajebistym Pokemonem, że równie dobrze mogę go złapać. Nie, serio, teraz mówię, że bardzo... Wow, uderzyłem w mikrofon. Przepraszam, jeżeli... uderzyło was to w uszy. Siwaddle serio jest fajnym Pokemonem i pamiętam, że go używałem przez bardzo, bardzo, bardzo długi czas w moim pierwszym przejściu. White... tu w dwójki czy jedynki już nie pamiętam, ale wiem, że na pewno był w mojej drużynie jeszcze jako Livani. Także polecam, Siwaddle jest fajnym Pokemonem, robakiem. Nie wiem, on ma coś w sobie takiego, te jego pucki, te jego fafle tak na mnie troszeczkę w sumie działają. No spójrzcie na nie, spójrzcie na to, teraz wjadę myszką tutaj, no spójrzcie na to, spójrzcie na te fafle. Czy to nie jest najpiękniejsza rzecz, jaka istnieje na świecie? Dobra, Siwaddle'owi nie damy imienia, ale go szybko wyklujemy, teraz użyjemy go jako bileciku do wyklucia nowego Pokemona i to będzie ostatnia rzecz, którą zrobimy dzisiaj, w dzisiejszym odcinku. Dobra, move, someone's PC, okej, okay, move, Pokemon, move, bitch, get out the way, get out the way. Dobra, tutaj mamy Siwaddle'a. Nie wiem w sumie z którego, niech będzie z drugiego, tylko nie to. Battery, Bulbasaur, byczek, gorolica, good day. Weźmy teraz takie coś, co kompletnie mnie nie naprowadzi na to, co może to być. Glutek 3000, czuczu.
Grupcio Horda, tak, przepraszam. Illusion Kret, wersja pierwsza, Muchodron Ognikowa, Larwucha, Kung Fu Pompa Pony, Siekierka, Slash, Takat. Dobra, weźmiemy Takata. Nie wiem czemu, to jest Pokémon, którego nazwa kompletnie mnie nie naprowadza na cokolwiek, więc weźmiemy sobie Takata. Muszę pamiętać jego imię, Takat. Co ja zrobiłem? Fuck. Dobra, na razie wyrzucę w takim razie, nie wiem, piórka, zdepozytujemy tutaj. Dałem ciała strasznie, że wyszedłem, no ale trudno, zrobimy to dłuższej. Withdraw, okej. I zobaczymy, cóż się wykluje z jajka Takat. Takat. Cóż takiego jest? Cóż to takiego jest? Zawsze wykluwanie nowych Pokémonów dla mnie jest zawsze tak ogromna frajda, że o mój Boże. I jest to Shinx. Shinx. Spoko, na pewno się przyda. Shinx się na pewno przyda. Będziesz się nazywał. No daję ci imię Jaszcząb. Takat. Okej, zobaczymy sobie na tego Shinxa. Zobaczymy, co on takiego ma. Shinx jest fajnym Pokémonem. To jest jeden z tych takich podstawowych Pokémonów z czwartej generacji, ale jest fajny, jest naprawdę fajny, lubię go. Anger Point makes maxes attack after taking a critical hit. Spoko, to jest okej. I teraz mi ludzie mówili, że jest chyba na odwrót kolorystycznie, co rośnie, co spada, ale dalej nie wiem, więc... Któryś defense mu rośnie. Dalej o tym zapominam. Nie wiem, jakoś tak nie mogę sobie tego przyswoić. No spoko, Takat na pewno się przyda. Więc na pewno go będę miał na uwadze. Ale czekaj, coś się stanie z piórkiem. To Takat na pewno się przyda. Move, oczywiście piórko wraca na razie do party. Także Takat, sorry, ale musisz na razie stąd spadać. I na tym zakończymy dzisiejszy odcinek Pokémon White 2. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zachęcam was do lajkowania i dislajkowania tego odcinka, jeżeli wam się podobał, bądź też nie. Zachęcam was jak zwykle do komentowania i lajkowania mojego fanpage'a na Facebooku. Link do niego znajdziecie w opisie i oczywiście do subskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. Na razie i pa!